Witam w pierwszych newsach z War Thundera 2024, z tej strony Turteł. Nie przedłużając, na ekranie właśnie widzicie rozkład tematów w tym materiale i zacznijmy od właśnie pierwszego tematu, nadchodzącego sezonu Battle Pass. Nowy sezon Battle Passa, który został nazwany Airborne General, będzie trwał standardowo 3 miesiące, a będąc precyzyjnym od 24 stycznia do 24 kwietnia. Jeżeli Gaijin nic nie zmieni, ale jest na to mała szansa. I pierwszą nagrodą z tego Battle Passa i tą darmową jest samolot IU-8. IU-8, czyli samolot, który można nazwać pośrednikiem pomiędzy IU-2 a IU-10. W grze odróżnieniu od IU-2 wyszczególni się większą ładownością bomb, bo będzie mógł załadować do 1000 kg ładunku wybuchowego i lepszym dopancerzeniem kabiny załogi. Okrętem z Battle Passa będzie ten francuski okręt. Podobno szybki i ma rekord Guinnessa, jeżeli chodzi o prędkość okrętu klasy niszczyciel. I tyle o nim mogę powiedzieć co najwyżej. Czołgiem nagrodą będzie Sheridan M551 z działem 66 mm z czołgu M41 Walker Bulldog. I o tym pojeździe mogę powiedzieć tyle w formie ciekawostki, że o tym pojeździe, że zostanie dodany do gry, wiedzieliśmy już trochę wczyczkę wcześniej, bo wcześniej przypadkowo twórcy gry dodali go do plików gry. Dzięki niebieskim teksturom, które oznaczają to, że twórcy gry jeszcze nie wykonali tekstur danego modelu, widać, że jedyna różnica w tym Sheridanie względem wersji z działem 152 jest to, że po prostu jest inne działo. Nic się ten pojazd nie różni od zwykłego Sheridana, którego mamy w grze. I takie tutaj moje pytanko. Czy grindujesz Battle Passy? Czy kupujesz Battle Passy, czy na przykład jedynie co robisz, to wbijasz około 50 level dla darmowego pojazdu? Jeżeli chcesz swoją opinię o Battle Passie dać w komentarzu, to zapraszam. Ale raz z publikacją filmu na karcie Społeczność pojawiła się ankieta. Ankieta pozwoli w lepszym stopniu zbierać dane na temat ile i jakim stopniu wbijacie Battle Passy, więc zapraszam w wolnym czasie do wypełnienia ankiety na YouTube'owej karcie Społeczność na moim kanale. I teraz przejdźmy do według mnie ciekawszego tematu, czyli pierwszych w tym roku zapowiedzi zmian battle ratingu w grze. Oczywiście to wszystko co tu powiem będzie tylko zapowiedzią, nie wiadomo czy zostaną takie zmiany wprowadzone i w jakiej formie, czy będą jakieś jeszcze inne zmiany. Więc na czołgach, na trybie realistycznym, tylko węgierski pojazd Kazba i szwedzki pojazd PVKV4 dostały buffy, a tak to reszta czołgów idzie na trybie realistycznym do góry BR-owo. Największą zmianą, jaką możemy zauważyć w BR-ach, jest przeniesienie pojazdu AGS z BR-u 10.3 na 11.0. Jednak to będzie się też wiązało z dodaniem pocisku temu pojazdowi M833. Na samolotach jest więcej zmian, więc je podzielę na dwie części. Zmiany pozytywne. Tu w większości możemy na plus zobaczyć zmiany dla samolotów tłokowych, takich, które bym nazwał cięższymi samolotami. Jednak z mniejszych samolotów tłokowych na plus wyjdzie też samolot P-51 w wariancie D-10, D-20 i ich zagraniczne, innokrajowe warianty. Na czetach zmiany na plus otrzymają jedynie samoloty J-29D i F-9F5. Na minus battle ratingowo wychodzą głównie samoloty, które bym nazwał zabytkowymi, archiwalnymi, wiecie, takie trudno dostępne pojazdy. Też dużo pojazdów tłokowych japońskich idzie na minus, ale największą zmianą jest to, że dochodzi nowy maksymalny battle rating dla samolotów, 12.7. Battle rating 12.7 otrzyma większość topkowych samolotów, ale nie otrzyma go F-15 z jakiegoś powodu. Na symulacji, jeżeli chodzi o samoloty, tylko jety otrzymają zmiany na symulacji, ale ogólnie są identyczne jak na trybie realistycznym. Jeżeli chodzi o sam sobie tryb symulacyjny, też dojdzie do małej zmiany i dostosowania pod to, że będzie po prostu w grze nowy battle rating maksymalny. Jak widzicie na załączonym obrazku, rotacje będą troszeczkę inne, jeżeli chodzi o top tiery. A jeszcze zmiany battle ratingu kajaków macie, już mi się budżet skończył w ogóle na grafiki, więc lećmy dalej. Z kolejnym newsem jest to, że twórcy gry zrobili, można powiedzieć, drugi artykuł z cyklu, ja to tak nazywam, cyklu Naprawiamy top tierowe czołgi. Ten artykuł jest o pojazdach Challenger 2 i 3 i ten artykuł jest według mnie znacznie lepszy od poprzedniego Abramsie, bo cokolwiek zmienił w grze, a dokładnie zmienił w Challengerach 2 i 3. Dodaniu większej ilości pocisków w KM-ach w Challengerach 2 i 3, zwiększonym pancerzu Amaroka, zwiększonej prędkości skrętu w miejscu, dodaniu brakujących osłon przeciwodłamkowych, zmienieniu wartości pancerza na bokach i precyzyjniejszemu odzorowaniu tego, jak pojazd obniża dział, tym bardziej w okolicach silnika. Przy Challenger 3 też warto wspomnieć, że dużo zmieniono w tym pojeździe takich bardziej błędów, typu dźwięki czy inne takie rzeczy,
W tym nawet nazwę tego pojazdu zmieniono, bo wcześniej pojazd się nazywał Challenger 3P, czyli od prototypu, a teraz nazwa jest poprawniejsza Challenger 3TD, czyli Technology Demonstrator. Twórcy gry też się wypowiedzieli o innych, niewprowadzonych zmianach, które gracze raportowali, o swoich opiniach na temat tych zmian i że może w przyszłości też te pojazdy dostaną takie zmiany. Co w ogóle sądzicie o zmianach dla Challengerów 2 i 3? Napiszcie w komentarzach. Oczywiście link do źródła tego artykułu jest w opisie filmu. I na koniec opowiem o dwóch drobnych zmianach, które zostały wprowadzone już do gry, a mogliście ich nie zauważyć. Pierwszą zmianą jest to, że ikonka po zniszczeniu pojazdu, taka czaszka, teraz utrzymuje się na polu bitwy przez 7 sekund. Wcześniej było to 2,5 sekundy, więc teraz dłużej znacznie widać to, gdzie został rozwalony przed chwilą przeciwnik. Drugą zmianą, taką, którą mogli zauważyć tylko gracze, którzy aktywnie grają na okrętach, jest to, że znacznie, według Data Minerów nawet 7,5-krotnie, zmniejszono obrażenia od wpływania na mielizny. Więc teraz możecie się na pełnej ehe wpierdzielać na mielizny i wasz okręt powinien się znacznie mniej uszkadzać. Ja co? Mam nadzieję, że newsy wam się podobały, pierwsze w tym roku i mam nadzieję, że będziecie pamiętać o lajku, subiku i miłym komentarzu na miłą resztę dnia. Ja dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnych materiałach i żegnam. Cześć. Szczur.